Cześć, witajcie z tej strony Grid. Jako że wczoraj wpadł nowy update, nowy patch do Star Citizena, mieliśmy możliwość wyboru nowej lokacji startowej. I tak sobie pomyślałem, że zrobimy to, że ją zmienimy, ponieważ no, poprzednia lokacja, w której mieszkaliśmy, no to był Lorville, czyli śmietnik wszechświata tak naprawdę. I pomimo, że całkiem przytulna, ponieważ no, nikt mnie tam nie rozwalił, nikt mi nie spuścił łomotu czy tak dalej, to jednak syf, smród, brud i ubóstwo. Nie? Do tego nawet nie było wszystkich sklepów tam w Lorville, trzeba było lecieć na stację kosmiczną, żeby zakupić kontener czy chociażby nawet zwykły karabin. Dlatego dzisiaj stwierdziłem, że sobie skosztujemy odrobiny luksusu. Jesteśmy na lodowej planecie i pomimo, że warunki na zewnątrz są dość średnio sprzyjające, to już interior, powiem wam, jest na wypasie, nie? Także zamieniamy szare, brudne ulice na luksusowy hotel z porządnymi sklepami i dobrym lądowiskiem. Dzisiejszy film będzie troszeczkę o niczym. Chciałbym wam pokazać tylko, że nie same szare, bure i ponure lokalizacje są w Star Citizenie, że są też lokalizacje naprawdę piękne. Pamiętajcie, że ja tutaj gram na średnich ustawieniach. Nie mam ustawionych najwyższych, jako że no, z optymalizacją no, nie jest jeszcze najlepiej, jeśli chodzi o Star Citizena. Aczkolwiek no, muszę wam przyznać, że działa to na moim sprzęcie, który no, nie jest najmocniejszy, to jest zwykłe 3060 grafa z 32 RAM-u. Nie czuję żadnych spadków, nie? Nie czuję przycięć. Wczoraj, przepraszam, bym skłamał. Wczoraj dwukrotnie się zdarzyło, że tutaj miałem jakieś takie zająknięcie, przycięcie drobne. Aczkolwiek było to zaraz po patchu wszedłem, więc możliwe, że po prostu było to jeszcze niedopracowanie, nie? Sam szpital no też już wygląda trochę bardziej jak szpital, a nie jak wychodek w wojsku, nie? O właśnie, a propos szpitala, zobaczcie, bo byłem na tych, znaczy byłem na bunkrach. I powiem, że chłopaki się zrobili całkiem inteligentni, nie? Całą grupą atakują. Nie ma tak, że wystrzeliwałem ich pojedynczo. Czwarte piętro, pokój ósmy. Dobra, pamiętajcie. Nie ma tak, żeby ich jakoś łatwo pojedynczo wystrzeliwać. Faktycznie chłopaki się kupą na mnie rzucili. I musiałem się troszeczkę napocić, nie? Które czwarte piętro, nie? To było. Zaraz sobie pozwiedzamy dalej, tylko się wyleczę, no bo oczywiście pewnie prędzej czy później bym o tym zapomniał, bym poleciał na jakąś misję i mogłoby się to skończyć dość fatalnie, nie? Gdzie tu kuźwa są pokoje teraz? No właśnie, to jest najgorsze, nie? Osiem, to chyba tu, co? To jest najgorsze, że no, musicie się od nowa uczyć lokalizacji, aczkolwiek przyznam szczerze, że odnalazłem się tutaj dość łatwo. Nie wiem, czy to już kwestia po prostu troszeczkę przyzwyczajenia, jak tutaj są
mniej więcej te lokalizacje budowane, ale znacznie prościej mi było niż za pierwszym razem właśnie w Lorville, nie? Mamy kuku w łapkę. Nie mam pojęcia, jak to odpalić. Zaraz się okaże, że się nie wyleczę, bo nie mam pojęcia jak. Telek injury tu. No dobrze. Dobra, to było całkiem proste. No dobra, chyba możemy stąd wstać. Wiecie, że tyle godzin, a pierwszy raz tak naprawdę się leczyłem w klinice? Ale chłopie, przyśpiesz trochę. Nie mamy całego dnia. Czy teoretycznie może i byśmy mieli, ale niestety czeka na mnie basen jeszcze do ogarnięcia, więc niestety nie będę mógł tutaj całego dnia poświęcić dzisiaj dla Starcicena. I powiem wam, że to naprawdę całkiem miła zmiana klimatu, nie? Czysto, zielono. Wszędzie kwiatki, motylki, normalnie. Brakuje jeszcze tylko, żeby wodę różaną, nie? Ktoś się rozpylał. A w sumie może i rozpylają. Metro też jakieś takie bardziejsze. Tutaj macie całą mapkę lokalizacji. Bym pociąg przegapił. No specjalnie czekałem, żeby dzień był, żebyście sobie mogli troszeczkę widoczki, nie? Poglądać. Jest lepiej niż w Lorville, nie? W ogóle całkiem fajny jest ten efekt właśnie poruszania się pociągiem. Faktem troszeczkę się tu gliczuje, jak widzicie, ale na szczęście jakoś jeszcze mnie to nigdy nie zabiło. Jesteśmy Expo Center. Tutaj nie wysiadamy, bo tutaj nic nie ma. Tutaj jeżeli są jakieś wystawy, jakieś eventy, to najprawdopodobniej właśnie tutaj się odbywają. My lecimy sobie trochę dalej, obejrzeć sobie sklepy. Thank you.
Kurczę, cieszę się, nie? Naprawdę cieszę się, że Starcicen mi działa dobrze, ale kurde, jak ja bym chciał, nie? Mieć trochę mocniejszego kompa, żeby to na max detalach odpalić. Chociaż może się skuszę, może spróbuję, bo w sumie chyba nigdy nie próbowałem. Patrzcie, tutaj zamiast uzbrojonych strażników, to ludzie sobie ćwiczą. Mamy jakieś kafejki, restauracje, gdzie spokojnie możemy się pożywić. Napoi od wyboru do koloru, podobnie z jedzeniem. Nigdy nie byłem na powierzchni, jestem ciekaw. Tak sprawdzam, czy mam hełm założony. Jestem ciekaw, jak to wygląda. Mam nadzieję, że nie dednę na dzień dobry, nie? Co do samego patcha właśnie, bo w sumie nic o nim nie wspomniałem. Jest jakiś tam rebalans niektórych statków, niektórych broni. Poprawka dużej ilości czatów, bugów. Nie czatów, oczywiście. Możemy? To będzie ciekawe, nie? Minus ile? Tak, możemy sobie przecierać, nie? Minus 70, dobra, to nie dla nas. Spadamy stąd. W złej zbroi jestem. Ale jeżeli ktoś chce, ma odpowiednią zbroję, bo ja mam tutaj mediuma, chyba jest do 60 tylko. Może sobie jak najbardziej pozwiedzać. Wracając. Poprawka jakichś tam właśnie bugów i tak dalej. Co do itemków. Bo no mówię, to był dosyć duży patch, który no pozwolił mi jakby od nowa, tak, wybrać miejsce startowe. Straciliśmy... Ciekawy ten głos. Właśnie, bo w sumie nie wspomniałem, nie? W New Babbage jesteśmy, czy jak to się tam wymawia. Straciliśmy... Już wam pokazuję w sumie. Nie straciłem oczywiście żadnych kombinezonów, armorów, kombinezonów, ciuchów. Nie straciłem żadnych broni. Straciłem medpeny. Z jakiegoś powodu się tak stało, że właśnie medpeny znikły, ale była informacja o tym, że faktycznie i amunicję. Amunicja też została usunięta. No ale no, nie jest to jakiś problem, nie? Nie jest to coś, nad czym będę jakoś długo płakał. A, i jedzonko. Cała reszta została. Co ciekawe, nawet odzyskałem drugi kontener, nie? To, co jest bardzo miłe z ich strony. Tak więc, paczek nie popsuł dużo, a dał nam szansę zmiany, nie? Lokalizacji na ciut przyjemniejszą. Tutaj wam jeszcze może pokażę tak na szybko wycieczkę do portu kosmicznego, ponieważ jest to dość długi, chyba odkryty odcinek, jeżeli dobrze pamiętam. Także widoczki są nieziemskie. Tutaj oczywiście to wszystko jest spowite jakąś mgłą, czymś takim. No ale żeby było jasne, nie? Tutaj wszędzie możecie lecieć statkiem, nad tym polatać sobie, pomanewrować.
A jak macie odpowiednią zbroję, no to nawet i z buta przejść, ponieważ, no, jak widzieliście, jest możliwość wyjścia na zewnątrz. Także jeżeli ktoś chce w miarę przyjemnie rozpocząć rozgrywkę, New Babbage jest całkiem sympatycznym miejscem. No, zależy jak to z graczami będzie, ponieważ, no, wiadomo, że wszystko zależy od tego, jakich ludzi los postawi na naszej drodze. Być może tych nieprzyjemnych, no ale mam nadzieję, że nie. Dobrze, słuchajcie, ja lecę teraz sobie zrobić tylko porządek w swoim statku. A my się widzimy w kolejnym materiale. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i do zobaczenia.